Według informacji ludzi to bezpieczeństwo wiąże się z kulturą jazdy. Natomiast jeżeli są odcinki proste, bardzo proste, no niestety niektórzy pozwalają sobie na więcej i z tego tytułu mogą być w przyszłości wypadki. Staramy się ograniczenie. Wystąpiłem osobiście z panem starostą do głównego inspektora transportu drogowego o pomiar odcinkowy prędkości. W tej chwili część mieszkańców gminy, bynajmniej Juchnowca, mówi, że jest to droga międzynarodowa, bo tym szlakiem zbliżonym miałaby iść S-19. A S-19 niestety jeszcze tak określiłem 4 lata temu, dokumentacja dryfuje w Bałtyku. To jest najkrótsza droga, o 10 km krótsza droga od wszystkich dróg do Białegostoku i prosta, taka, że także kiedyś Królowa Bona jak wyznaczała to 24 metry szerokości, końmi jeździli, także wiedziała co robi. Z Krajowego Funduszu Dróg było 50%, około 7 milionów, natomiast 50% z tego starostwo i po 25% gmina Zabludów i Chnowiec. Dzięki współpracy jednostkom samorządowym mamy drogę i bardzo dobra droga. Tak wszyscy, nawet mieszkańcy i nie tylko, wypowiadają się, że to bardzo dobra droga w dojeździe do Białegostoku, łączeniu do Bielska, oczywiście tym mieszkańcom z innych gmin, ale tutaj i krótsza trasa niż 19, to jest normalnie. I bezpiecznie tędy się jedzie. Sama korzystam, rzadko, ale korzystam z tej drogi i to jest wielka różnica, bo lepiej wygląda ta, lepiej się jedzie tą drogą, aniżeli 19. Kilkadziesiąt lat mieszkańcy czekali na remont tej drogi, tak zwanej Angielki. I z jednej strony wyasfaltowana, z drugiej strony żwirówka była przez wiele lat zmorą mieszkańców, a dzisiaj oddajemy im do użytku elegancki asfalt. Myślę, że będą korzystać z tego i będą zadowoleni. Mamy taką jedną drogę, która łączy, a nie dzieli. Drogę łączącą gminę Juchnowiec-Kościelne oraz Zabłudów. Jest to sławetna już droga powiatowa prowadząca od Wojszek praktycznie do samego Białegostoku, przebiegająca przez miejscowości zarówno położone po stronie Juchnowca, jak i po stronie Zabłudowa. No, przyszedł czas akurat na uroczyste otwarcie tej drogi. Ruch jest bardzo duży i myślę, że w szczególności korzystają praktycznie z tego naprawdę poważnego skrótu mieszkańcy nie tylko województwa podlaskiego, ale województw położonych na południe od naszego województwa. Inwestycja ta była praktycznie w zamysłach, myślę, że starostwa powiatowego gminy Zabłudów oraz gminy Juchnowic od bardzo dawna. Oczywiście zawsze w grę wchodzą pieniądze. W związku z tym wszystko było uzależnione od naszych możliwości finansowych. Gdyby nie udało się uzyskać wsparcia ze środków rządowych, prawdopodobnie nie doszłoby do realizacji tej inwestycji, bądź też realizowalibyśmy tą inwestycję z pewnym opóźnieniem czasowym. Na dzień dzisiejszy myślę, że mieszkańcy zarówno jednej, jak i drugiej gminy, ale i całego powiatu białostockiego oraz gmin sąsiadujących, między innymi Bielska Podlaskiego, są zadowoleni z tego, że udało się zrealizować tą drogę. Inwestycja naprawdę droga, ale z drugiej strony, jeżeli nasz udział, mówię o udziale gmin pojedynczych, ma wynosić 12,5%, to zakończona została, powiedzmy, sukcesem. Przed nami wiele innych zadań, również bardzo istotnych z perspektywy gminy, powiatu białostockiego. No, staramy się w coraz większym stopniu zaspokajać potrzeby mieszkańców, jeżeli chodzi o dostęp do tej infrastruktury drogowej. Powiem, że w chwili obecnej jesteśmy na etapie przygotowania przetargów do 3 inwestycji gminnych. W chwili obecnej na terenie gminy Zabłudów jest praktycznie kończona realizacja inwestycji też powiatowej, w ramach której potem uda się połączyć folwarki małe z Zabłudowem, a czekać nas już, można powiedzieć, że czekają w kolejce kolejne drogi, mianowicie droga powiatowa, Rafałówka-Folwarki,
W tym roku akurat ukończyliśmy realizację inwestycji gminnej Ostrówki Dawidowicze, a trwają prace na odcinku Zabłudów Pasynki. Myślę, że też bardzo ważna inwestycja, która ostatecznie ma docelowo połączyć Zabłudów z Kudryczami. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji tych lokalnych, drogowych, złożyliśmy też kilka wniosków. Zobaczymy, co nam przyszłość przyniesie, bo wiemy, że ceny w pewien sposób, no cóż, kształtują się na bardzo wysokim poziomie. Po przetargach będziemy mogli cokolwiek więcej powiedzieć na ten temat. Poprawialiśmy tutaj infrastrukturę drogową, którą trudno uwierzyć, ale posiadaliśmy w tak bardzo ograniczonym zakresie, mimo że ta droga pełni i pełnić będzie teraz już w większym wymiarze ważną funkcję komunikacyjną. Cieszę się, że ta inwestycja została z sukcesem zrealizowana w stosunkowo krótkim okresie. Cieszę się, że jako przedstawiciel rządu i można powiedzieć operator programu rządowego rozwoju dróg mogłem tutaj Państwu pomóc w realizacji tego zadania. Same zadanie to pewnie starosta będzie konkretyzował, ale wartościowo wynosiło ponad 12 600 000 zł. Mogliśmy tutaj pośpieszyć z pomocą w wysokości połowy tych kosztów, czyli 6 300 000 zł. Biorąc pod uwagę inwestycje, które są realizowane przez gminy i powiaty, jest to jedne z większych zadań inwestycyjnych pod względem nie tylko kosztowym, o którym wspomniałem, ale i również pod względem długości odcinka, który jest oddawany, bo to jest ponad 10 km tej nowej drogi. Ta droga to jest rozwój powiatu białostockiego. Nowe perspektywy terenów inwestycyjnych. Dzisiaj jest tu kukurydza, może za rok, za dwa będzie tutaj fabryka. To są możliwości nie tylko domów, ale i również nowych miejsc pracy. Tego, czego nasz region potrzebuje. Mamy jeszcze bezrobocie. Nie mamy czym się chwalić, bo mamy 9,6%. No w Poznaniu mają 1,1%, ale pracujemy nad tym, żeby to zmieniać. Ale to wszystko jest możliwe dzięki dobrej współpracy, tej synergii samorządu i rządu. Jest to wielkie odciążenie. Odciążenie trasy głównej, drogi krajowej i największy praktycznie skrót. Myślę, że nie tylko w powiecie białostockim, ale być może nawet w województwie podlaskim. Myślę, że trzeba pogratulować wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w pomysł realizacji tej inwestycji. O tej drodze mówiono już od lat praktycznie 70. Od momentu, gdy zaczęto mówić o budowie 19. Tutaj już wspomniał pan starosta między innymi o DK19. Miejmy nadzieję, że dojdzie jak najszybciej do realizacji tej inwestycji i zakończy się ona powodzeniem, sukcesem, który przyniesie nie tylko korzyści w formie ruchu tranzytowego, ale również stworzy większe szanse dla rozwoju zarówno Juchnowca, jak i Zabłudowa, ale również powiatu białostockiego i całego województwa podlaskiego. Mamy nadzieję, że ta współpraca z powiatem dalej będzie trwała i te chodniki w miejscowości Wojszki powstaną niedługo. Będzie znowu okazja się spotkać. W tejże miejscowości mieszkańcy się będą cieszyli, jakby do tego dołożyć jeszcze parę takich wyniesionych przejść, to mieszkańcy już w ogóle będą chwalili i głosowali na tych radnych wymienianych. Mam nadzieję, że ta współpraca dalej taka będzie trwała i będziemy mogli częściej się spotykać na tego typu inwestycjach.